Oh, God. It's gonna be a long journey. Yo! Yo, cześć! Witam was bardzo serdecznie. Ostatnio mam niekończący się katar. Powinna przejść się do logopedy. Przez chwilę było słońce i dawało mi perfekcyjne światło do nagrywania, ale nie, musiała sobie pójść, musiało mnie zostawić w tej szarości. Metafora mojego życia. Tak naprawdę to nie, mam cudowne życie i dzisiaj o nim porozmawiamy. Powiem wam historie, które mi się przydarzyły w moim życiu. Rozumiecie nawiązanie? Stuknęła mi 20, jestem odpowiedzialnym, dorosłym człowiekiem. Zaczęły mi siwieć włosy. Zaczęłam kosić trawnik. Całe dnie bujam się na fotelu bujanym, rozwiązując sudoku. Prawdziwy z tego był tylko jeden punkt. Zaczęły mi siwieć włosy. Nie, nie zobaczycie tego, pofarbowałam je. Okryłam je warstwą farby. Look, look, look. I'm your father. Father boś. A, ała. I ty, Brutusie? Zaczęłam odczuwać presję społeczeństwa. Za mną już jest prawie cały pierwszy rok studiów. Nie czuję się ani trochę mądrzejsza, inteligentniejsza, zapełniona wiedzą czy doświadczeniem życiowym. A zaraz je skończę. Tak wygląda 20-letni człowiek. 20-letni, nie 16-letni. Dokąd ten świat zmierza? Ja powinnam jeszcze siedzieć w domu, bawić się klockami Lego, budować fortece z poduszek i krzeseł i foteli bujanych, na których nie siadam, bo jestem jeszcze młoda. Powinnam bawić się w to, że podłoga jest lawą. Nagrywać let's play'e Minecrafta, a nie vlogi o moim życiu. Ach, jak dobrze, że mam za słabego komponentu grę. W takim razie dosyć narzekania na wiek. Mam dla was jedną historię, która zawiera Dema, Kopernikon. Tak, nie opowiadałam wam jeszcze, ale gad, ona nie może siedzieć w szafie. W chwili czasu wolnego przeszłam się na stoisko do Dema, żeby kupić jego nowy komiks i zdobyć autograf, którego jeszcze nie posiadałam. Kupiłam sobie komiksik, chciałam autograf. A że Dem słynie ze swoich pięknych zwierzaków, które cudownie oddają dynamizm sytuacji w swoich pozach, poprosiłam go: Demie, czy możesz mi narysować frytkę w biegu? Okej. I zaczął rysować. Na początku pomyślałam: okej, Demie, czemu to jest dla ciebie takie zaskoczenie, że ktoś cię prosi o narysowanie zwierzaka? Więc patrzyłam. Po czym zapytałam: Demie, czy to jest fretka z Finasza i Ferba? No tak, w biegu. Wyjaśniłam mu, że chodziło mi o zwierzaka. O fretkę zwierzaka. Po czym wsiedliśmy w beczkę i odpłynęliśmy Niagarą śmiechu. Zaraz pokażę wam ten autograf. Czy wy to widzicie? Fretka w biegu. Jakby na tym Kopernikonie działo się już i tak niewiele. Ale to wiecie przecież, z mojego bloga przecież. Wiecie. Kontynuując mój wywód o moim życiu. Studiuję w Warszawie. Chcecie dowiedzieć się czegoś o Warszawie? Powiem wam coś o Warszawie. Jest miastem. Jest dużym miastem. I ma dwie linie metra. I ogólnie polecam. Dowodem warszawskiego dobrobytu może być fakt, że przytyłam prawie 10 kilo. Dobrze, widzicie mnie. Pasam w górę. Ilość jedzenia, jaką można tutaj mieć, jest za wielka na mój żołądek. Poważnie, to jest bardzo miła odmiana, jeśli przyjeżdża się do takiego miasta, z takiego zadupia, z którego przyjechałam ja. Z całym szacunkiem, choć trzeba się liczyć z tym, że ceny są o wiele większe. To nie jest mit, to nie jest mit, moi drodzy. Idziesz do kawiarni i zapłacisz dwa razy więcej niż tu. Coś za coś, nie. Hashtag not spons. Somebody wants to tell me the world is gonna roll me. To jest instrument warty polecenia. Warty kłótni z sąsiadami. Niedawno w Warszawie odbyła się Parada Równości. Kiedy tutaj studiuję, nie widziałam jeszcze, żeby tyle ludzi się naraz uśmiechało. Jest niesamowitym doświadczeniem i przywraca nadzieję w ludzkość, słyszycie? Moja nadzieja w ludzkość została przywrócona. Na jak długo? Nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze wam wspomnę o tej Paradzie Równości, bo stało się coś świetnego związanego z naszym blogiem, ale jeszcze nie mogę wam tego powiedzieć, bo nie wiem, czy się sprawdzi. Ach!
frustracja mnie zabija od środka, wierzcie mi. Ale jak tylko dowiem się, że mogę wam o tym powiedzieć, to wam o tym powiem. Miejmy nadzieję, że jeszcze będę miała o czym mówić, że się nikt nie rozmyśli. Pamiętajcie, że możecie kupić kubeczek z lamą miłości, z lamą równości. Każdy powinien taki mieć i pamiętać, że równość sprawia, że wszyscy się uśmiechają. Dzięki, że zechcieliście poświęcić swoje zapewne 2 minuty 30 sekund na obejrzenie tego filmu. Nagrałam go dlatego, że jest sesja i powinnam się uczyć do 2 egzaminów z prawa. Nienawidzę prawa. Lżej mi na duszy, lżej mi, że będziecie mogli zobaczyć moją twarz. Wam jest pewnie teraz gorzej na żołądku, ale pamiętajcie, żeby odwiedzić wszystkie moje strony, pamiętajcie, żeby zaobserwować mnie na Instagramie i na Snapie. Do usłyszenia w przyszłości.